Mam coś do załatwienia tutaj na Pradze i tutaj właśnie nagram jedną minutówkę o pieniądzach. Bo tutaj ogromne kontrasty i nędza, ale i też duże pieniądze. No, taka specyficzna dzielnica kontrastów. Ale pieniądz w twoim życiu, w moim życiu. Ostatnio z klientem rozmawiałem, który mówi: słuchaj, wiesz, jak miałem taki okres w życiu, gdzie goniłem za pieniądzem, to pieniędzy nie było i niewiele się układało. Skupiłem się na tym, co warto robić, no i kasa się zgadza. I trochę tak jest, mimo że w zarządzaniu się mówi, że pieniądz nie motywuje, nie ma co ludzi przekupywać, to jednak jak nie ma pieniędzy, to są zmartwienia, utrapienia, a jak są pieniądze, to jest święty spokój. No i takie pytanie do mnie i do ciebie, jaka jest rola pieniądza w naszym życiu? Czy jest to ten cel, za którym gonimy? Czy może jest to ten wskaźnik, tak jak na pulpicie w samochodzie widzimy wskaźniki, czy prędkości, czy temperatury, czy obrotów? Wskaźnik, pieniądz jako wskaźnik, który nam pokazuje, czy nam dobrze idzie, czy w dobrą, czy w niedokładnie dobrą stronę idziemy w naszym biznesie, w naszej karierze, w naszym życiu. No i z tym pytaniem zostawiam siebie i ciebie. Jaka jest rola pieniądza w naszym życiu? Czy to jest cel, czy miernik?